Wyniki trzeciego kwartału już dobitnie pokazują, że nie jesteśmy oderwani całkowicie od sektora budownictwa, jednak yy, przez te 25 lat byliśmy bardzo ściśle związani z sektorem budownictwa i wszystko co się dzieje w tym sektorze, ma po czasie albo w tym samym momencie jakiś wpływ na nasze wyniki. Wyniki trzeciego kwartału w tym osiągnęliśmy plus 13% wzrostu sprzedaży. Nie powiem, że są oszałamiające, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje w całym sektorze, czyli spadki minus 15%, możemy uznać za zadowalające. Przede wszystkim my mamy dwa, trzy drivery wzrostu. Głównym driverem wzrostu, który postawiliśmy 3 lata temu, zmieniając model sprzedaży, sprzedaży tradycyjnej na online'ową, to jest szerokość oferty. W tej chwili mamy w ofercie produktowej, która jest dostępna w ciągu 24 godzin, około 72 tysięcy produktów. W ofercie całkowitej, którą pokazujemy w sklepie dla naszych klientów, mamy ponad 150 tysięcy produktów i to jest jeden z naszych driverów wzrostu i to będzie cały czas rozbudowywane, czyli będziemy rozszerzali ofertę, która jest pokazywana w sklepie, i będziemy rozszerzali ofertę magazynową. I to jest jeden z naszych podstawowych motorów wzrostu. Drugim motorem wzrostu to jest wzrost ilości klientów i tutaj też nam się udaje uzyskiwać dość pozytywne wyniki do z klientów. Którzy dokonują zakupu powyżej 1500 zł, to jest około 15%. Całkowity wzrost klientów jest taki sam. Czyli mamy w tej chwili ponad 8500, klient, 8700 klientów, którzy dokonują w miesiącu zakupów w naszej firmie. Z tego połowa ponad 4000 dokonuje zakupów w wysokości powyżej 1500 zł. I to jest drugi element, który <try> pozwala nam wzrastać. I biorąc składową, plus profesjonalizm naszych pracowników. Bo tutaj Zauważmy, że 100% sprzedaży nie jest realizowane przez kanał online'owy, około 30% sprzedaży, nawet 35% sprzedaży w zależności od miesiąca jest realizowane w modelu tradycyjnym, czyli offline'owym i tutaj też musimy dbać o to, żeby klientów pozyskiwać, a nie tracić i to jest profesjonalizm naszych pracowników, czyli mówiąc krótko, profesjonalizm naszych pracowników w kanale offline'owym, rozszerzanie oferty produktowej i magazynowej i bo i w ofercie to jest drugi yy, motor naszego wzrostu. No i trzecim motorem jest wzrost ilości klientów, którzy korzystają z naszego sklepu, na czym cały czas pracujemy. I te trzy motory wzrostu pozwalają nam relatywnie odrywać się od rynku. To znaczy nie jest to oderwanie całkowicie, a całkowite jeszcze, ale już te powiązania czy te tendencje rynkowe coraz mniej oddziałują na wyniki naszej firmy. Ja osobiście uważam, że 3LP to jest czarny koń grupy. Nie dlatego, że założyłem tą spółkę, w której ma 100% udziałów, yy, czy akcji, tylko dlatego uważam, że usługi, które świadczy 3LP idealnie się zaczynają wpisywać w potrzeby rynku. W tej chwili nie mamy firm logistycznych, wyspecjalizowanych, które są w stanie nadawać tysiące paczek, czy tysiące produktów na dobę. 3LP, ponieważ poświęciliśmy dużo pieniędzy i czasu na zautomatyzowanie tego magazynu, jest w stanie takie zamówienia realizować i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy 3LP Stanie się samodzielną firmą, która będzie mogła, nawet bym powiedział, nie bez pomocy, ale niezależnie się od wpływów z obsługi firmy Team czy firmy z grupy, czyli Rotopino i Elitu. Moim celem długofalowym jest doprowadzenie do sytuacji, żeby 50% przychodów firmy 3 lp pochodziło z firm zewnętrznych, czyli niezwiązanych z grupą Team. Na razie pierwszy cel, któryśmy sobie postawili, to jest. Żeby 3 nie generowało straty na poziomie zysku EBITDA, Sądzę, że ten cel zostanie osiągnięty w pierwszym, może w drugim kwartale przyszłego roku, to jest taka ostateczna liczba. Do, następnym celem, któryśmy sobie postawili dla firmy 3 to żeby nie było straty na poziomie zysku operacyjnego, a później się będziemy zastanawiali, ile będzie generowała zysku.